Tomasz Antkus, witam i zapraszam na raport. A w dzisiejszym serwisie zobaczą Państwo m.in. ogromna awaria polskich kolei państwowych. Gwałciciel po latach trafił w ręce policji. Agresywne bulteriery zaatakowały dziecko i psa. Wielka awaria polskich kolei państwowych. Na sieci kolejowej wystąpiły usterki urządzeń sterowania w kilkunastu lokalnych centrach sterowania odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego. Na Śląsku odwołane zostały m.in. pociągi na trasie Katowice-Żywiec czy Czechowice-Dziedzice-Cieszyn. To nie był dobry dzień czy początek dnia dla osób, które chciały podróżować czy udać się do pracy pociągiem. O 4 nad ranem bowiem przestały działać lokalne centra kierowania ruchem pociągów i przez to ani na tory nie wyjechały pociągi, a część z nich znacznie się opóźniła. Ponieważ systemy sterowania ruchem nie są zdolne do prawidłowego działania, zostały wprowadzone obostrzenia gwarantujące bezpieczeństwo ruchu pociągów i bezpieczeństwo podróżnych. W tej chwili, już od wczesnych godzin rannych, trwa zabezpieczanie dróg przebiegu. Wprowadzane są specjalne regulacje i procedury, które w tych przypadkach mają zastosowanie, tak aby ruch pociągów odbywał się w sposób bezpieczny. Awaria w PKP polskich liniach kolejowych objęła 19 z 33 lokalnych centrów sterowania. Na Śląsku awaria miała miejsce m.in. w Czechowicach-Dziedzicach. Odwołane zostały m.in. pociągi na trasie Katowice-Żywiec, Czechowice-Dziedzice-Cieszyn. Nie kursował także pociąg na odcinku pomiędzy Częstochową a Myszkowem. Awaria dotknęła w sumie 860 km tras kolejowych w całym kraju. W siedzibie polskich linii kolejowych pracuje sztab zarządcy infrastruktury oraz przewoźników kolejowych pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury. Sytuacja jest monitorowana. Podejmowane są działania, które mają zminimalizować negatywne skutki dla podróżnych, takie jak wzajemne kumulowanie biletów, włączenie składów pociągu. W związku z awarią systemów kolejowych w ZTM do odwołania honorowane są wszystkie bilety kolejowe. Na ich podstawie można korzystać ze wszystkich autobusów, tramwajów i trolejbusów ZTM. Sosnowieccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w 2018 roku zgwałcił mieszkankę miasta. Pomimo upływu czasu nie uniknie kary. Napad na kobietę brutalnie pobił i wykorzystał seksualnie w bramie jednej z kamienic centrum Sosnowca. Pomimo tego, że zdarzenie miało miejsce w 2018 roku, 33-latek odpowie teraz za swoje czyny. Zgwałcił, jak się okazało, zupełnie nieznaną sobie kobietę. Roztrzęsiona, pokrzywdzona zgłosiła natychmiast zdarzenie policjantom, którzy na miejscu zdarzenia, no jak widać, bardzo pieczołowicie wykonali wszystkie czynności. Dzięki temu, że zabezpieczono różnego rodzaju ślady, z tych śladów następnie udało się wyodrębnić profil DNA sprawcy, którego personaliów na tamten moment nie znaliśmy. Co ciekawe, mężczyzna był już kiedyś karany za gwałt i teraz za swoje czyny będzie odpowiadał jako recydywista. Mężczyzna ten dopuścił się wielu różnego rodzaju innych przestępstw. Był między innymi poszukiwany przez będzińskich policjantów. Wiedząc o tym, jak wysoki wymiar kary może mu grozić, bardzo ukrywał się, uważał na to, żeby w żaden sposób się nie zdradzić. Dla sosnowieckich policjantów sprawa ta była bardzo ważna i do jej rozwiązania dołożyli wszelkich starań. To mogło skończyć się tragicznie. W Rybniku dwa agresywne bulteriery zaatakowały dziecko i innego psa. Uwaga, materiał zawiera drastyczne nagranie. To nagranie, które Państwo za chwilę zobaczą, zostało opublikowane przez fundację Pet Patrol. To prężnie działająca fundacja z Rybnika, fundacja na rzecz ochrony zwierząt. Na nagraniu widać, jak dwa agresywne psy bez smyczy i bez kagańca najpierw zaatakowały chłopca, a później dotkliwie pogryzły małego psiaka. Pani właścicielka bądź osoba, która opiekowała się w tym momencie psami, odeszła z miejsca zdarzenia. Do zdarzenia doszło wczoraj. Właścicielkę udało się odnaleźć po kilku godzinach. Sprawą zajmuje się teraz rybnicka policja. Już na chwilę obecną w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku prowadzone są czynności wyjaśniające. Na chwilę obecną pod kątem wykroczenia, jednak nie jest wykluczone, że zmieni to kwalifikacje na przestępstwo. Ale to dopiero będzie wiadomo, kiedy dotrzemy do wszystkich świadków. Zostaną oni przesłuchani i zostaną ustalone wszelkie okoliczności tego zdarzenia.
Kolejni uchodźcy z Ukrainy wylatują z Pyrzowic do swoich krajów. Rejsy odbywają się m.in. do Uzbekistanu i Kazachstanu. Funkcjonariusze Straży Granicznej prowadzą odprawy graniczne we wszystkich 8 przejściach na granicy z Ukrainą. Pomagają także w organizacji lotów humanitarnych dla cudzoziemców, którzy uciekli z Ukrainy. To osoby, które do tej pory mieszkały, pracowały bądź uczyły się w Ukrainie. Po wybuchu wojny osoby uciekły do Polski, a tutaj organizowany jest powrót do krajów ich pochodzenia. Od 28 lutego obsługujemy także rejsy, które są organizowane przez ambasady poszczególnych państw dla osób, dla ich obywateli, którzy mieszkali na terytorium Ukrainy ze względu na rosyjską agresję, musieli się stamtąd ewakuować. Oni drogą lądową przybywają do Pyrzowic i te samoloty po nich tutaj na pusto przylatują i zabierają ich do swoich ojczyzn. Od 28 lutego zanotowaliśmy 37 tego typu rejsów. Odleciało ponad 7100 osób, w tym 245 dzieci poniżej drugiego roku życia. To są głównie rejsy do Uzbekistanu, następnie jest Kazachstan, Azerbejdżan. Mieliśmy także 2 rejsy do Egiptu i 1 rejs do Iranu. Czartery ad hoc organizowane są przez ambasady poszczególnych państw i obsługiwane przez narodowych przewoźników. Do portu lotniczego Katowice cały czas przylatuje pomoc humanitarna dla mieszkańców Ukrainy. Na pokładach samolotów dostarczono już ponad 200 ton wysokoenergetycznej żywności oraz materiałów medycznych. Ten sklep robi furorę. W Sosnowcu działa sklep z ukraińskim jedzeniem. Od kilku dni właścicielka wraz z innymi Ukrainkami, które uciekły przed wojną, pracują na pełnych obrotach, ale i tak na półkach pusto, bo to, co nagotują w nocy, znika raptem w kilka godzin. Swietłana Pietrowa z Zaporoża z zawodu jest psychologiem. Do Polski przyjechała 3 lata temu. Z gabinetu psychologicznego przerzuciła się do kuchni. W Sosnowcu otworzyła mały sklep z kuchnią ukraińską. No to są ukraińska kuchnia, kuchnia autentyczna. To są takie bułki na patelnie smażone, pieryżki. U nas to się nazywa z różnymi środkami. To jest na słodko, to jest na solono. Mamy są takie nasze autentyczne pelmieni, kolombki, no prawie takie jak u was. Miliony z kaszą gryczaną, to są nasza kuchnia. No. Od kilku dni sklep przeżywa istne oblężenie. Robimyśmy 24/7, ale nie udaje się nam wszystkiego ogarnąć. Bo co jest zrobione, to od razu się wyprzedaje. Tak, niestety, chciałyśmy skorzystać. Wszystko wyjedzone, niestety, znowu będzie trzeba o 15 wrócić, czyli jest popyt. Są też ręce do pracy. Pani Swietłanie pomagają Ukrainki, które do Polski uciekły przed wojną. Mam dużo naszych ludzi, którzy bez mieszkania, bez pracy, bez niczego przychodzą i wspierają mnie. Tak. Wesprzeć można jeszcze w inny sposób. W sklepie zbierają bowiem dary, które następnie przekazywane są uchodźcom wojennym z Ukrainy. Umowa na budowę nowej linii tramwajowej wzdłuż ulicy Grundmana w Katowicach została oficjalnie podpisana. Dzięki inwestycji powróci m.in. możliwość dojazdu tramwajem do Parku Śląskiego ze wschodniej części Katowic. Jest to największa inwestycja tramwajowa od 75 lat w regionie. Już niebawem rozpoczną się prace nad budową nowej linii tramwajowej wzdłuż ulicy Grundmana w Katowicach. Chodzi o taki łącznik między linią biegnącą wzdłuż ulicy Chorzowskiej, a tą, która biegnie wzdłuż ulicy Gliwickiej. To są dwie magistralne linie, które łączą Katowice z Chorzowem, Świętochłowicami, Rudą Śląską, Bytomiem. Także bardzo ważne odcinki. Natomiast ten krótki fragment, którego brakuje, mówię krótki, bo to jest długość 600 metrów tego odcinka wydzielonego, to jest odcinek, który umożliwi nam lepsze skomunikowanie centrum Katowic. Przywrócona zostanie m.in. możliwość dojazdu tramwajem do Parku Śląskiego ze wschodniej części stolicy województwa śląskiego. Tramwaje, które będą jechały od wschodniej części, czy z Szopienic, czy od Sosnowca, czy z Zawodzia, teoretycznie będą miały możliwość przejazdu potem na ulicę Chorzowską i dalej do w kierunku Parku Śląskiego, Stadionu Śląskiego, dużych generatorów ruchu. To jest relacja, która kiedyś funkcjonowała, później przy okazji przebudowy rynku w Katowicach zlikwidowana została właśnie taka możliwość. Uruchomiona została wtedy możliwość bezpośredniego przejazdu od wschodu na południe w kierunku Brynowa. Natomiast no, po latach okazało się, że rzeczywiście taka możliwość przejazdu bezpośrednio w kierunku zachodu, czyli w tej relacji wschód-zachód, jest potrzebna. Prace mają potrwać 14 miesięcy, a szacowany koszt inwestycji to nie
niespełna 40 milionów złotych. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego, przez co kierujący pojazdem ma więcej czasu na reakcję. Dlatego akcja śląskiej policji Świeć przykładem po raz kolejny pokazała, że ma sens. Ambasadorem projektu na Śląsku jest Dawid Tomala, mistrz olimpijski w chodzie na 50 km. Odblaski. Mała rzecz, a może uratować nam życie. Podsumowanie akcji edukacyjno-informacyjnej Świeć przykładem pokazuje, że korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego na drodze. Akcja służy przede wszystkim temu, aby uświadamiać i to młodych obywateli, i nieco starszych, i seniorów, jak ważne jest noszenie odblasków. I przypominamy, że osoba w sposób prawidłowy wyposażona w odblask jest widoczna dla kierującego pojazdem z odległości nawet 150 metrów, a jeśli takiego odblasku nie posiada, ta odległość spada do 20-30 metrów, a tym samym spada czas na podjęcie reakcji przez kierującego. Ambasadorem akcji na Śląsku jest olimpijczyk w chodzie na 50 km Dawid Tomala, który podczas konferencji zadbał o to, by na drodze każde dziecko mogło czuć się bezpiecznie. Akcję możemy podsumować w ten sposób, że idzie ona w dobrym kierunku. Tak, zmniejszyła się liczba wypadków, ale cały czas musimy uświadamiać już najmłodszych, właśnie w ten sposób działamy, żeby pokazywać im, że no, od najmłodszych lat trzeba dbać o swoje zdrowie. Ja też na co dzień trenuję i wiem, jak duże jest ryzyko, samochodów przybywa, więc no, my staramy się świecić tym przykładem. Ja również to robię, nosząc odblaski na co dzień. Pomimo takich akcji na śląskich drogach wciąż dochodzi do wypadków z udziałem pieszych. Oczywiście stan bezpieczeństwa na śląskich drogach ulega ciągłej poprawie. Analizując poprzednie lata, wracając do lat 20., 19., do roku 2019, rzeczywiście tych wypadków jest coraz mniej, ale wciąż nasze marzenie jest spełnienie wizji zero. Jeżeli my mówimy o 340 wypadkach z udziałem pieszych, do których doszło właśnie w trakcie akcji Świeć przykładem, to zdecydowanie zbyt duża liczba. Gdybyśmy mieli dzisiaj wskazać na mapie województwa śląskiego miejsce, gdzie nie doszło do wypadku z udziałem osoby pieszej, byłoby to bardzo ciężkie. Pieszy na nieoświetlonej drodze, który ma na sobie ciemne ubranie, jest praktycznie niewidoczny dla kierowcy samochodu, więc może warto zadbać o to, by mieć przy sobie odblaski i świecić przykładem na drogach. Jastrzębski Węgiel zwyciężył w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów 3-2. Pokonując włoski klub, Jastrzębianie zapewnili sobie awans do półfinału rozgrywek, w którym zmierzą się z obrońcą trofeum, grupą Azoty Zaksa Kędzierzyn-Kośle. Wiedzieliśmy, że oni po tej przegranej u siebie przyjadą tutaj zmotywowani i będą chcieli no, wygrać to spotkanie i było ciężko dzisiaj naprawdę, bo pierwsze dwa sety oni bardzo dobrze zagrywali, my tą zagrywką niestety nie kopaliśmy na początku, ale później się to odmieniło, udało nam się te dwa sety wywalczyć, ale to tak naprawdę naszą grą, naszą wolą walki chcieliśmy pokazać się z jak najlepszej strony i awansować do tego półfinału. Myślę, że ta determinacja była dzisiaj bardzo kluczowa. Cieszę się, że dziś potrafię w tych ważnych momentach sezonu grać dobrą siatkówkę. Jak pokazuje historia, nie zawsze, ale cieszę się z tego, że drużyna z Włoch przyjechała. Gdzieś przez dwa sety tak naprawdę mogło to psychicznie trochę przybić, bo przegrywamy w końcówkach, tak jak rok temu Zaksa też przegrywała. I gdzieś z tyłu głowy na początku trzeciego seta było, że no to chyba będziemy grali tego złotego seta. Na szczęście dziś pokazaliśmy charakter drużynom i udało nam się odwrócić ten trzeci set, gdzie już też wydaje mi się w pewnym momencie Lubę prowadziło, a potem czwarty już pod pełną kontrolą i tak jak mówię, euforia i niesamowita atmosfera na hali. Teraz przyszła pora na informacje z kraju i ze świata, które przygotował dla Państwa Sebastian Fałcz. Po raz drugi w historii Polka została Miss World. Tytuł najpiękniejszej kobiety na ziemi zdobyła pochodząca z Łodzi Karolina Bielawska. Kobieta jest modelką, osobowością telewizyjną oraz konferansjerką. Co ciekawe, tytuł powrócił do Polski po 32 latach. W 1989 roku koronę zdobyła też Aneta Kręglicka. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej cały czas jest niespokojna, także po zmroku. W ostatnim czasie zatrzymano 40 osób, które próbowały nielegalnie wedrzeć się do Polski. W związku z tą sytuacją w dalszym ciągu trwa budowa bariery na granicy. Prace prowadzone są równocześnie na kilku odcinkach przez 7 dni w tygodniu. Zwiększono również liczbę ekip budowlanych. W Japonii nastąpiło silne trzęsienie ziemi. Według ustaleń japońskiej agencji meteorologicznej miało ono magnitudę 7,4. W związku z tym zdarzeniem zginęły 4 osoby. Rannych zostało co najmniej 107, w tym kilka bardzo poważnie. Trzęsienia nawiedziły prefektury Fukushima i Miyagi.
I w tym miejscu kończymy dzisiejszy raport. A już za chwilę program Gość Dnia, a w nim rozmowa Kingi Jamioły z prezydentem Rybnika, Piotrem Kuczerą. Serdecznie zapraszam, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.